Kolejne 39 osób, 17 z powiatu ziemskiego, suwalskiego i 22 osoby z Suwałk zostały zakażone koronawirusem, wynika z ostatniego raportu rządowego. Na szczęście w raporcie nie ma wskazanych ofiar śmiertelnych dręczącej nas od ponad roku zarazy. Tymczasem miasto w porozumieniu z dyrekcją suwalskiego szpitala zorganizowało masowy punkt szczepień w tej lecznicy. Brakuje nam teraz do uruchomienia tylko szczepionek, informuje prezydent miasta Czesław Rękiewicz. Masowy punkt szczepień w szpitalu będzie miał oddzielne wejście oraz ciągi komunikacyjne. Osoby udające się na szczepienie nie będą narażone na kontakt z chorymi. Pracownicy miejskich jednostek, którzy zostaną skierowani do akcji masowych szczepień, zostaną odpowiednio przeszkoleni i pomogą w rejestracji pacjentów i wypełnianiu niezbędnych dokumentów. Miasto zapewni również brakujące meble czy też sprzęt. Kadra szpitala weźmie na siebie natomiast cały ciężar dotyczący strony medycznej. Rankiewicz zapowiada jednocześnie, że w mieście prawdopodobnie powstanie jeszcze jeden taki punkt – w hali OSIR przy ulicy Wojska Polskiego 2 lub w hali Suwałki Arena. Miasto prowadzi już rozmowy z innym podmiotem leczniczym, który wykazuje zainteresowanie taką współpracą.